Witam serdecznie wszystkich. Na YouTube kliknąłem w taką reklamę, bo zobaczyłem, gdzie na tej reklamie było napisane e, dysk o pojemności 16 terabajtów. A tutaj już widzę, że powiem Wam szczerze, że tego nie ma. Tu jest nagle napisane 1 terabajt, 2 terabajty, ale patrzcie, za 119 zł, że niby 100, 200 zł kosztuje. Ale ja powiem wam szczerze, ja nigdy w to nie uwierzę, bo ja widziałem dyski SSD o pojemności 1 terabajta, które kosztowały w formacie M2, które kosztowały nad 500 albo 600 zł. Więc ja nie uwierzę w coś takiego, że dysk jest za taką cenę, bo jeszcze do samego dysku dochodzi budowa i kabel, co wzrosłoby o kolejne 200 zł. Więc ja po prostu nie pojmuję, co za człowiek by klikał i kupywał coś takiego. A robię ten krótki film, tylko po to, żeby wam obnażyć, że są firmy, które wam sprzedają bubel. Pewnie dysk, ma, dysk pewnie ma 500 GB, a softwareowo w jakimś cipie wewnątrz dysku jest to zmienione. także system Linux, Windows czy Mac będzie wam widział ten dysk jako 16TB albo większy. Bo to da się zrobić. Wielokrotnie to widziałem jak mój kolega kupił na bazarze Różyca w Warszawie albo na giełdzie elektroniki dysk chińskiej produkcji SSD, który nawet miał 16 terabajtów. Gdzie po prostu po rozebraniu okazało się, że tam były 4 kości po 500 giga, więc 16 terabajtów nie było, ale to było wszystko tak sprytnie zmontowane softwareowo, że po prostu dysk wykazywał, że jest 16 terabajtowy, mimo że nie był. A tu zobaczcie, mamy taką obudowę o takiej specyfikacji, i powiem Wam szczerze, no nie wierzę, że to byłby dysk o pojemności 2 terabajtów, no bo za taką cenę. No to nie wierzę, że coś takiego jest dostępne. Bo no tutaj to jest zdjęcie jakiegoś, nie wiem, MacBooka czy czegoś. No tutaj oczywiście filmy, muzyka i tak dalej. 520 megabitów na sekundę. Uwierzycie w to? Gdzie kablem C można przesyłać nawet 10 gigabitów na sekundę. Więc ja nie wiem, czy ktoś tu był nawalony, jak to projektował czy coś. Ale po prostu powiem wam szczerze, jak widzę coś takiego, to mnie krew zalewa, bo są po prostu ludzie, nie mówię, że ci ludzie są jacyś nie ten teges, ale są ten teges z głową, skoro to kupują. No i O i tutaj podam tylko to. Jeśli dotrzemy do rąk na czas i bezpiecznie prosimy o podanie pełnej Nazwy, adresu i danych kontaktowych, a to mi śmierdzi już oszustwem na kilometr. Dalej nie będę już zniżał strony, bo tam są dane, dane firmy, tej, która to sprzedaje. a ja nie chcę po prostu mieć problemów prawnych, ale chcę Wam pokazać, że nie dajcie się nabrać na takie debilne reklamy w internecie. Gdzie macie napisane zawrotna prędkość dysk 16 terabajtów, format M2 i USB-C. No, bo to jest oszustwo, o którym teraz przed chwilą powiedziałem, jak to można zrobić prosto. Wystarczy do takiego dysku M2 wsadzić kilka kości, nawet po 250 giga. A software'owo w chipie zmienić to, że będzie widocznie około 16 terabajtów albo i lepiej i po prostu taki klient kupuje, włącza pod komputer przez kabel USB-C no i widzi jakby faktycznie to by miało tyle no i się cieszy, że ma, ale po jakimś roku no ten dysk się zapcha. No i co wtedy dociera do takiego klienta świadomość, że właśnie dał się wydymać. Dlatego właśnie robię ten film po to, żeby was ostrzec, nie kupujcie czegoś takiego, bo nigdy nie wiecie co tam jest. Bo na którymś ścipie może być wgrany wirus, oprogramowanie szpiegowskie, albo takie, które wykradzie wasze dane kont bankowych, kart kredytowych i tak dalej. Nigdy nie wiecie co kupujecie, a jak widzę coś takiego, to aż mam ochotę, nie wiem, udać się do firmy, która to wypuściła na rynek i obić im mordę. Za próbowanie wyłudzenia od ludzi pieniędzy za bubel, który tak naprawdę nie ma prawa działać. No bo ja nigdy nie uwierzę, że tutaj wepchnęli, nie wiem, 1 terabajt czy 2 terabajty za 119 zł, bo to nie ma podstaw logiki w ogóle i powiem Wam szczerze, nie dajcie się na coś takiego nabrać, bo po prostu oni żerują na pieniądzach nieświadomych klientów. Czy użytkowników. Fajnie wszystko wygląda, po prostu napisane. No, fajnie te wszystkie grafiki, i to wszystko wygląda, ale w rzeczywistości jest po prostu Ech, rzeczywistość, po prostu czasem uświadamia, że to, że coś pięknie wygląda na obrazku, to nie znaczy, że w rzeczywistości będzie tak samo wyglądać. Piszcie, co Wy o takich debilnych reklamach takich produktów sądzicie? Bo mnie po prostu aż krew zalała i ciśnienie mi skoczyło, bo jak widzę coś takiego, to nie wiem co o tym myśleć. Dzięki za obejrzenie i pozdrawiam. Piorun Busza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości.